przepis na krótkie małżeństwo. W dzisiejszym menu bigos, gulasz, zupa jarzynowa, ciasta i domowej roboty cukierki z odpowiednią przyprawą, którą na pewno nie była miłość. Nie spodziewajcie się jednak przepisów z diety kanibala. Tym razem mam dla was historię, a nawet dwie, o tym, co dzieje się, gdy związek małżeński zawieracie z niebezpieczną osobą. Tak bym chciała opowiedzieć wam antyromantyczną komedię. Niestety, w mojej opowieści będą trupy najprawdziwsze i będzie ich całkiem sporo. Posłuchajcie. Teofila Gburek urodziła się w 1876 roku na terenie Królestwa Prus, na polskich ziemiach objętych wówczas zaborem pruskim. W niektórych źródłach pojawia się inna data jej urodzin, o rok późniejsza. Nawet nie wiadomo, czy miała na imię Teofila czy Otylia. Musicie się przyzwyczaić, że w pewnych detalach dzisiejszego odcinka będą nieścisłości, czy też białe plamy. Postarały się o to same osoby dramatu. Dziewczynka była pierwszym dzieckiem Michała i Michaliny Gburek. Najprawdopodobniej przyszła na świat we wsi Sienno, położonej na Kujawach, nieco na północ od Bydgoszczy. Para zdecydowała się szukać szczęścia i dobrobytu za oceanem. Państwo Gburek wraz z 5-letnią córeczką oraz rocznym synkiem Andrzejem wyjechali do Stanów Zjednoczonych w 1881 roku. Osiedli w Chicago, w jednej z polskich dzielnic, tak zwanej Little Poland, w Near Northwest Side. Tam urodziło się kolejnych 6 dzieci Michała i Michaliny, troje zmarło we wczesnym dzieciństwie. Ich syn, Andrzej, 4 lata młodszy od Otyli, został księdzem, dożył 80 lat. Na szczęście z całego rodzeństwa Gburków tylko Tini, jak ją nazwano w Ameryce, wybrała bardzo złą drogę w życiu. Wyrosła na porządną pannę, niezbyt urodziwą, za to gospodarną i utalentowaną, jeśli chodzi o prowadzenie domu. Znakomicie gotowała. W okolicy była znana ze swoich pysznych potraw i cukierków. Do tego podobno potrafiła przewidywać przyszłość, a dokładniej umiała określić, kiedy nastąpi zgon wybranej osoby lub zwierzęcia. Podpowiadały jej to prorocze sny. W 1895 roku 19-letnia Tilly wyszła za mąż za starszego od niej o 3 lata Józefa Mitkiewicza. On również urodził się na ziemiach polskich. Wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych w 1882 roku. Pracował jako inspektor na kolei lub inspektor ciężarówek. Trzeba przyznać, że para żyła zgodnie i szczęśliwie. Tilly i Józef byli ze sobą dość długo, po prawie 20 lat. Mieli syna Józefa i córkę Teofilę. Coś się jednak musiało wydarzyć w ich relacji, co przyspieszyło zakończenie małżeństwa. Na przełomie 1913 i 1914 roku Tilly udała się do sklepu po materiał na wdowią suknię. Sprzedawczyni grzecznie i z troską zapytała, kiedy umarł małżonek. Tilly odpowiedziała bezdusznie: za 2 tygodnie. I tak też się stało. Józef zmarł 13 stycznia 1914 roku, oficjalnie na serce. Był ubezpieczony na życie. Co za przypadek, prawda? Wdowa otrzymała po jego śmierci $1000. Niemalże natychmiast po wdowieniu wyszła za mąż za Jana Ruskowskiego, robotnika, który mieszkał w tej samej dzielnicy. Nie przyzwyczajajcie się do niego. Mimo iż był to chłop na schwał, prawdziwy okaz zdrowia, nie miał szans z zabójczą kuchnią Tilly. Kobieta przewidziała również jego zgon. Jan umarł kilka miesięcy po ślubie. Kobieta odziedziczyła $1200 w gotówce i $722 wypłacone z ubezpieczenia. Musiała dojść do wniosku, że wychodzenie za mąż to znakomity biznes. Jeszcze w tym samym roku odszedł z tego świata Józef Uszkowski,
którego Tilly poznała za pośrednictwem biura matrymonialnego. Wybrali się we dwoje w romantyczną podróż do Milwaukee, by lepiej się poznać. Tilly dopytywała się o ich ślub. Zbyt szczery Józef odrzekł, że nie planuje z nią małżeństwa. Podobno w odpowiedzi zażartowała, że mordowała mężczyzn z bardziej błahych powodów. Po powrocie do domu w Chicago poczęstowała Józefa i jego siostrę, Stelle, swoimi słynnymi cukierkami. Pochorowali się oboje. Józef zmarł w męczarniach. Stella przeżyła. Ze śmierci Ruskowskiego Tilly nie miała żadnych wymiernych korzyści, poza satysfakcją i zemstą. Jakby tego było mało, zaginął również jej współlokator, pan Myers. Czyżby i on udzielił niewłaściwej odpowiedzi na pytanie o ślub? Przedostatni mąż Tilly, Franciszek Kupczyk, stanął u jej boku na ślubnym kobiercu w marcu 1919 roku. Był rozwodnikiem. Z poprzedniego związku miał co najmniej dwie córki, które na szczęście zostały przy matce. Kobieta i tym razem przewidziała dokładnie dzień jego śmierci. A ludzie z Polish Downtown ślepo jej wierzyli. Trudno nam dziś uwierzyć, że nikt jeszcze nie zorientował się w zbrodniczym procederze kobiety. Tilly była tak przewidująca, że jeszcze za życia męża kupiła mu okazyjnie trumnę za $30. Umieściła ją za zgodą gospodyni w piwnicy. Nie chwaliła się mężowi, choć nie omieszkała parę razy wspomnieć mu, że mężczyzna długo nie pożyje. Siedziała przy łóżku ciężko już chorego Franciszka i przygotowywała sobie kapelusz na pogrzeb. Zdołała przekonać męża do wykupienia polisy. Jedyną beneficjentką była oczywiście ona. Nafaszerowała go taką ilością arszeniku, która mogła zabić kilka osób. Franciszek zmarł 20 lub 25 kwietnia 1921 roku, po 2 latach małżeństwa. Śmierć uznano za naturalną. W akcie zgonu wpisano w rubryce przyczyna zapalenie płuc. Tilly uzyskała po jego śmierci $675 z ubezpieczenia. Długo nie przeżywała żałoby po Franciszku. Wyszła znów za mąż po 3 miesiącach, 30 lipca 1921 roku. Jej wybrankiem był zamożny Józef Klimek. Poznała go w jakże romantycznych okolicznościach, na pogrzebie własnego męża. Jak łatwo mężczyźni wpadali w sidła Tilly, niczym muchy w pajęczą sieć. Klimek twierdził, że żeni się, by mieć w końcu prawdziwy dom z zaradną kobietą u boku. Może i Tilly spełniała jego oczekiwania, on jednak nie do końca jej pasował. Mężczyzna zerkał zbyt często na inne kobiety, lubił sobie też wypić. Gdy zaczął chorować, sam zadzwonił do lekarza. Sytuacja była bardzo poważna. Józef stracił władzę w nogach. Zabrano go do szpitala. Tam został dokładnie przebadany. W jego organizmie wykryto arszenik. W tym czasie Tilly niespecjalnie przejmowała się Klimkiem. Być może planowała już kolejne zamążpójście. Została skonfrontowana z wynikami badań męża. Kobieta przyznała się, że rzeczywiście podtruwała Józefa. Myślała, że dzięki przyznaniu się nie zostanie wszczęte śledztwo w sprawie zgonów jej poprzednich partnerów. Myliła się. Po każdym jej proroczym śnie umierał kolejny mężczyzna. Po każdej śmierci otrzymywała pieniądze. Związek przyczynowo-skutkowy był aż nadto czytelny. 27 października 1922 roku została aresztowana. Podobno policjantowi, który wyprowadzał ją z mieszkania, powiedziała: następnym, dla którego ugotuję obiad, będziesz ty. Zabrzmiało to jak groźba. Wkrótce znaleźli się anonimowi donosiciele, którzy ujawnili stróżom prawa, że Tilly miała wspólniczkę. Była nią jej starsza kuzynka, Nelly Kulik. Dokonano ekshumacji zmarłych mężów Tilly. Badania ujawniły obecność dużych dawek arszeniku w ich szczątkach.
Śledztwo prowadzono intensywnie. Okazało się, że lista ofiar zaradnej gospodyni była znacznie dłuższa. Umierał każdy, kto wchodził w konflikt z Tilly. Sąsiedzi, ich dzieci i zwierzęta. Kobiety, o które była zazdrosna. Mężczyźni, którzy ją odepchnęli. Tilly Klimek potwierdziła, że w zbrodniczym procederze pomagała jej kuzynka Nelly. Wiedziała o wszystkim i pomagała w zdobywaniu arszeniku. Nelly była jeszcze gorsza. Wojtek Stramer, czyli po polsku Wojciech Sztrymer, pierwszy mąż Nelly Kulik, został otruty w 1918 roku. Kobieta brała też udział w mordowaniu kilkorga własnych dzieci. Otrute zostały bliźnięta Nelly. Najpierw umarła Zosia, potem Beniamin, a następnie jej wnuczka, dwuletnia Dorotka. Tilly Klimek również próbowała otruć własnego syna, Josefa Mitki i jego żonę Lilian. Oboje na szczęście przeżyli otrucie i byli świadkami oskarżenia, pogrążającymi Tilly coraz mocniej w oczach przysięgłych. Tilly Klimek i Nelly Kulik zostały osądzone w 1923 roku. Oskarżono je o otrucie 20 osób, w wyniku czego 13 z nich, w tym czworo dzieci, zmarło. Kobiety nie przyznawały się do winy. Proces toczył się w tragikomicznym klimacie. Obecnych na sali sądowej bawiły komentarze i wypowiedzi trzech grabarzy i płaczki pogrzebowej. Wydaje mi się, że ludzie śmiechem rozładowywali atmosferę. Nie do pomyślenia była bezczelność obu morderczyń, które zabijały kogo tylko chciały i pozostawały przez lata bezkarne. Wśród ofiar Klimek była kuzynka Róża Chudzińska, zamordowana w 1919 roku po przyjęciu weselnym Tilly i Kupczyka. Być może wpadła w oko Franciszkowi. Tilly zamordowała po kolei 16-letniego kuzyna Stanleya Zakrzewskiego oraz jego siostry, 15-letnią Helenę oraz 23-letnią Stellę. Opiekowała się całą trójką w czasie ich choroby. Podtruwała za zgodą jej matki córkę Nelly, 13-letnią Lilian, która mieszkała u Klimek przez rok. Dziewczynka bardzo chorowała, nabawiła się poważnych problemów z sercem po pobycie u cioci Tilly. Obie kobiety skazano na dożywocie w marcu 1923 roku. Niestety udowodniono im tylko jedno morderstwo, Franciszka Kupczyka. Prokurator żądał kary śmierci przez powieszenie. Było to dość niezwykłe oczekiwanie, gdyż w tamtych czasach jeszcze nie stracono kobiety w stanie Illinois. Dziennikarze uważali, że Tilly, niezaprzeczalnie winna, mogła liczyć na lżejszy wyrok, co zdarzało się już w historii miasta. Pamiętacie musical Chicago? Inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Jego bohaterki, zabójczynie sądzone w 1924 roku, rok po procesie Klimek, zyskały lżejsze kary dzięki swojej urodzie i skromnemu zachowaniu na sali sądowej. Tilly Klimek nie prezentowała się zbyt dobrze w sądzie. Była niską, nieatrakcyjną kobietą, która niezbyt dobrze mówiła po angielsku z silnym polskim akcentem. Nie okazywała emocji podczas procesu. W Chicago Daily Tribune jedna z dziennikarek napisała, że Tilly, cytuję, poszła do więzienia, bo nigdy nie poszła do salonu piękności. Z drugiej strony gazety próbowały dodać tajemniczości morderczyni. Chicago Tribune opisywało Tilly jako wysoką kapłankę kliki Sinobrodego z Little Poland w Chicago. Bardzo barwny obraz prostej i okrutnej kobiety, która w życiu kierowała się egoistyczną potrzebą zaspokajania wyłącznie własnych potrzeb, choćby i po wielu trupach. Nelly Kulik wyszła na wolność zaledwie po roku więzienia. Odsiadując karę, miała kontakt z Klimek za więziennymi murami. Tilly nie traciła rezonu. Straszyła starszą kuzynkę, że zmienią jej wyrok i powieszą. 20 listopada 1936 roku Tilly Klimek zmarła na zawał serca
w nieistniejącym już więzieniu Joliet w stanie Illinois. Miała 60 lat. Żaden z jej mężów nie dożył takiego wieku. Pochowano ją na terenie czeskiego cmentarza w Chicago, w nieoznaczonym grobie. Była i jest nadal uznawana za najbardziej niebezpieczną seryjną morderczynię w historii miasta. Jej ostatni mąż miał wiele szczęścia. Wrócił do zdrowia, odzyskał po kilku miesiącach władzę w nogach. Również syn, Joseph Charles Mitki, przeżył wyrodną matkę. Zmarł w wieku 68 lat w 1964 roku. Ostatni dom, w którym zamieszkała Tilly Klimek pod adresem 924 North Winchester Avenue, cieszy się do dziś złą sławą. Charakterystyczny narożny budynek z napisem Polonia Dairy Company uważany jest za nawiedzony. Chodzą słuchy, że w miejscu, gdzie Klimek przetrzymywała trumnę, straszy. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, co się stało z tą trumną. Ja swoją trzymam w worku kości, choć nie planuję być w niej pochowana. Jak na razie służy gościom worka za znakomity rekwizyt do sesji zdjęciowych. Jest jak najbardziej prawdziwa. Otrzymałam ją w prezencie od zaprzyjaźnionego domu pogrzebowego. Tylko nie wyłączajcie teraz mojej opowieści. Wszystko ze mną w porządku. Zapraszam na dalszy ciąg historii. Zabrałam was do czasów, kiedy uśmiercenie małżonka było specyficznym środkiem do uzyskania niezależności społecznej i finansowej kobiety. A co by było, gdyby Klimek trafiła na mężczyznę podobnego do siebie? Posłuchajcie. Johann Schmidt, lepiej znany pod nazwiskiem Johann Otto Hoch, czy też Sinobrody z Chicago, urodził się w 1855 lub 1860 roku w Horweiler w Wielkim Księstwie Hesji. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych niemal dokładnie w tym samym czasie, co malutka Tilly z rodzicami, około 1883 roku. Zanim jednak dotarł do Ameryki, mieszkał w Wiedniu, Paryżu i Londynie. Między 1892 a 1905 rokiem poślubił najprawdopodobniej 44, a może nawet 55 kobiet. Zabił co najmniej 15 z nich. Polował na chętne do ponownego ożenku zamożne wdowy lub rozwódki niemieckiego pochodzenia. Za każdym razem przejmował nazwisko ostatniej żony czy też ofiary. Pod zmienionymi personaliami podróżował po całych Stanach. Szukał kobiet przez ogłoszenia matrymonialne. Bez problemów znajdował kolejne damy zainteresowane za mąż pójściem. Po ślubie dość powoli truł je arszenikiem. Wzywał lekarzy, udając zatroskanego męża. Zwykle diagnozowano u pani chorobę nerek, na którą nie było wówczas lekarstwa. Kobiety umierały. Wystawiano akty zgonu z przyczyn naturalnych. Hoch inkasował spadki i pieniądze z polis ubezpieczeniowych i wyruszał na łowę do kolejnego miasta. Zwykle uciekał, zanim zakład pogrzebowy wystawił rachunek za pochówek żony. Co miał takiego w sobie Johann Otto Hoch? Łysiejący, niewysoki, z bokobrodami i bujnym wąsem, czasami w okularach, w złotych oprawkach, o dużych, mocnych, zdrowych zębach i jasno-niebieskich oczach. Lewa powieka delikatnie mu opadała. Nie miał wyglądu Don Juana. Wiedział jednak, jak podejść kobiety. Zamieszczał ogłoszenia w niemieckich gazetach wydawanych na terenie Stanów, zwykle następującej treści. Niemiec z własnym dochodem chętnie pozna bezdzietną wdowę. Cel matrymonialny. Korzystał z ogromu Ameryki, w której łatwo można było zgubić za sobą trop. W końcu jednak Hoch trafił na człowieka, który od samego początku miał podejrzenia co do niego. Był nim pastor niemieckiego kościoła św. Mateusza w Wheeling, ojciec Hermann Hass.
Hoch pojawił się w mieście na początku 1895 roku, przedstawiając się jako szanowny pan Jacob Huff, człowiek majętny i stateczny. Otworzył bar przy 4728 Jacob Street, raczył niemieckich imigrantów piwem, grał na cytrze i śpiewał stare niemieckie piosenki. Zainteresowany był przede wszystkim zamożnymi niemieckimi wdowami z parafii ojca Hassa. Składał propozycje matrymonialne niemal każdej z nich, licząc na efekt chociaż w jednym przypadku. Deklarował, że szukał kogoś, kto się nim zajmie, kto stworzy mu rodzinny dom. Kobiety, które uwodził, radziły się pastora, jak postąpić z uprzejmym adoratorem. Stąd wielebny zdawał sobie sprawę, że mężczyzna na prawo i lewo szastał swoimi obietnicami i propozycjami. Hass nie ufał mu. Kobietom zalecał ostrożność i cierpliwość. Lepiej, żeby go bliżej poznały, nie podejmowały decyzji pochopnie. Niestety jedna z pań uległa. Oddała mu rękę Caroline Hoch, wdowa z domem, kwotą $900 w banku i polisą na życie w wysokości $2500. Kobieta nie chciała, by ubiegła ją inna dama z parafii. Pobrali się z Johannem 18 kwietnia 1895 roku. Ślubu udzielił im dość niezadowolony pastor Hass. Świeżo upieczony mąż natychmiast wprowadził się do domu małżonki, dotąd zażywnej pani w średnim wieku, zdrowej i pełnej życia. Jak się domyślacie, za mąż pójście nie wyszło jej na zdrowie. Rychło zachorowała i podupadła na zdrowiu. 14 czerwca przy jej łóżku pojawił się pastor Hass. Wydawało mu się, że kobieta boi się męża. Z niepokojem patrzy na biały proszek, lekarstwo, które podawał jej teatralnie zatroskany Johann. Pastor wyczuł, że działo się tu coś niedobrego. Nie miał poza podejrzeniami żadnych dowodów. Choć brał pod uwagę pójście na policję, nie chciał narobić kobiecie kłopotów i nadszarpnąć swojej własnej reputacji rzucaniem fałszywych oskarżeń. Poszedł do lokalnego młodego lekarza, doktora Gregoriego Ackermana. Razem udali się do ciężko chorej Caroline. Mąż nie pozwolił jednak zbadać kobiety. Mówił, że jest pod opieką doktora Forda. Wiadomo, że młody lekarz nie chciał ingerować w sprawę kolegi po fachu, chociaż widział, że kobieta umierała. Spuchły jej ręce, miała wzdęty brzuch, wymiotowała. Albo było to zapalenie otrzewnej, albo otrucie. Po wizycie pastora i młodego lekarza o 3 nad ranem Caroline Hoch zmarła. 1,5 godziny później dotarła do pastora smutna informacja. O 8 rano był przy jej martwym ciele, które wciąż leżało w łóżku. Wdowiec wybrał się w tym czasie do fryzjera. Tam zastał go duchowny. Na jego widok Johann zaczął płakać z żalu za zmarłą żoną. Kobietę pochowano następnego dnia. Nikt nie drążył sprawy jej dziwnej śmierci. Pastor jako jedyny postanowił poznać prawdę. Dowiedział się, że Niemiec miał spore kłopoty finansowe i musiał zamknąć bar, bo nie płacił browarowi za dostawę. Duchowny podjął się prywatnego śledztwa, chodząc od apteki do apteki i próbując się dowiedzieć, gdzie i jaką receptę zrealizował Hoch. Okazało się, że nie miał żadnych recept. Doktor Ford żadnej nie wypisał. Lekarz był przekonany, że kobieta chorowała na zapalenie nerek. Nic nie mogło jej pomóc. Pastor zajrzał do domu Hocha pod jego nieobecność, ale nie znalazł śladu po tajemniczym białym proszku, który aplikował chorej żonie. W tym samym czasie wielebny Hass sam zachorował, ale doszedł na szczęście do zdrowia w ciągu 2 tygodni. Pewnego wieczoru, jedząc kolację z żoną, usłyszał hałas na piętrze. Pobiegł do swojej sypialni i zastał w niej Hocha. Ten nie umiał za bardzo wytłumaczyć, co tam robił, twierdził, że niby szukał pastora. Wycofał się i uciekł. Na zawsze. Hass nigdy więcej go nie zobaczył.
Po tym niespodziewanym najściu pastor wyrzucił wszelkie leki, które trzymał w sypialni. Dopiero po jakimś czasie zrozumiał, że popełnił błąd. Mógł zlecić ich analizę. Gdyby Hoch dosypał mu trucizny, miałby twarde dowody. Wdowiec nazajutrz po wizycie u pastora sfingował swoje samobójstwo. Hoch pojawił się przed świtem na brzegu rzeki Ohio. Miał ze sobą worek. Rozebrał się, ułożył ubrania w porządny stosik, na nim położył list pożegnalny i srebrny zegarek z medalionem ze swoim zdjęciem w środku, by nie było wątpliwości, kto podjął tragiczną decyzję. Z workiem w ręku wszedł do rzeki, zostawiając mocno odciśnięte ślady bosych stóp w błocie. Po około 50 metrach skręcił i poszedł wzdłuż brzegu, brodząc w wodzie, w kierunku sterty kamieni, gdzie ukrył drugie ubranie i zacumował łódź. Ubrał się i powiosłował, oddalając się od miejsca swojego domniemanego samobójstwa. W pewnym momencie wyrzucił zawartość worka do rzeki. Były w nim wycięte ze zwłok, zatrute arszenikiem wnętrzności Caroline. Opadły na dno, gdzie zapewne szybko stały się pożywieniem dla ryb. Hoch zatarł za sobą ślady zbrodni, żegnając się z jedną ze swoich tożsamości na zawsze. Policja poszukiwała jego ciała, oczywiście nie odnaleziono zwłok. Ktoś zauważył jedynie, że grób pani Hoch został naruszony. Na razie tego wątku nie zbadano, stanie się to dopiero za 3 lata. Wkrótce do pastora dotarły wieści, że po tajemniczym samobójstwie widywano Hocha z inną kobietą po drugiej stronie rzeki Ohio. Przepadł jednak i tym razem. Przez kolejne lata dociekliwy duchowny czytał z uwagą amerykańskie i niemieckie gazety, wszystkie nekrologie i zawiadomienia o ślubach. Natknął się na artykuł o Otto Hochu z Dayton w gazecie z Ohio. Podobno poślubił i kilka dni później porzucił kobietę, zabierając jej pieniądze. Pastor trafił też na tekst o grającym na cytrze Johnie Schmidcie, któremu żona zmarła nagle po 3 miesiącach od ślubu. Ojciec Hass wysyłał do lokalnych policji listy, ale zawsze morderca był o krok przed nim. W całych Stanach umierały kolejne naiwne kobiety. Jedna z nich, Julia Steinbecker, zmarła po 2 miesiącach od ślubu. Przed śmiercią zorientowała się, że mąż ją truje. Zdążyła napisać oświadczenie, że została otruta, ale nie została ona wzięta pod uwagę. Podczas jej pogrzebu doszło do przepychanek. Rodzina zmarłej próbowała wymóc na koronerze, by zatrzymał ceremonię i przebadał zwłoki. Hoch pokazał legalny akt zgonu, wystawiony przez rodzinnego lekarza, i kobietę pochowano, wbrew woli jej bliskich. Morderca sprzedał odziedziczoną po niej nieruchomość, zainkasował $4000 i zniknął, tak jak za każdym poprzednim razem. Dlaczego żony powierzały mu tak łatwo swoje majątki? Najczęściej wmawiał im, że przekazane środki pomnoży, albo że bank, w którym trzymały pieniądze, wkrótce upadnie. On, wybawca i świetny inwestor, lokował setki, a czasem tysiące dolarów w bezpiecznej instytucji. W rzeczywistości był już spakowany i udawał się w następną podróż bogatszy o majątek zmarłej lub porzuconej kobiety. W 1897 roku w końcu miał pecha. W Chicago skazano go na więzienie za bigamię. Pastor Hass wyśledził te informacje. Skontaktował się z policją w Chicago i wysłał zdjęcie Hocha, które potwierdziło jego tożsamość. Nie zlekceważono zgłoszenia i podjęto decyzję o ekshumacji Caroline Hoch w Wheeling. Jej grób otworzono 14 listopada 1898 roku. Gdy podniesiono wieko trumny, zgromadzeni ujrzeli, że w tułowiu martwej wdowy widnieje wielka dziura. Ktoś usunął jej narządy wewnętrzne. Podczas pobytu w Wheeling Hoch opowiadał, że pochodzi z Hyxter,
w Westfalii. Pastor przypomniał sobie o tym i napisał do burmistrza niemieckiego miasta. Otrzymał odpowiedź od miejskiego prokuratora, który sugerował, że być może poszukiwany mężczyzna to kupiec Jakob Schmidt z Herweiler, mąż Christine Filipine Ramp. Schmidt porzucił żonę i ich czworo dzieci 5 stycznia 1895 roku. Poszukiwano go za bezprawne ogłoszenie bankructwa. Coś tu się jednak nie zgadzało. Mężczyzna, którego znał pastor, był już wcześniej w Stanach, jeszcze przed 1895 rokiem. Dlatego Wielebny drążył dalej i dowiadywał się coraz więcej o notorycznym wdowcu. Duchowny ustalił, że Hoch, aka Schmidt, był synem kaznodziei. Uczył się początkowo na ślusarza, odbył 2-letnią służbę wojskową, a potem zaczął studia farmaceutyczne. Pracował w kilku aptekach w Niemczech. Pierwszą żonę poślubił w 1881 roku w Wiedniu i tam pochował ją 2 lata później. Potem ożenił się z zamożną Christine Ramp. Po ucieczce od niej zdołał popełnić po raz pierwszy bigamię. Ożenił się tylko po to, by posagiem spłacić bilet do Ameryki w 1888 roku. Na statku wdał się w gorący romans z niemiecką imigrantką, służącą. Pobrali się zaraz po dotarciu do Nowego Jorku. Oszust zabrał ubogiej dziewczynie jej nędzne oszczędności, a ją samą pochował 2 miesiące później. Z Nowego Jorku ruszył do Chicago. Stamtąd wrócił na krótki czas do Niemiec w 1894 roku. Zaangażował się w nieudany biznes i w styczniu 1895 roku znów był w Stanach. Przybył do Wheeling w Wirginii Zachodniej. Czyli zatoczyliśmy koło. Tu spotka wdowę Hoch, tu pozna upartego pastora Hassa. Dlaczego przyjechał do Wheeling? Było wówczas sprężnym niemieckim miastem z niemieckojęzyczną gazetą, obowiązkowymi lekcjami języka niemieckiego w wielu szkołach i nabożeństwami w kościołach. Za każdym rogiem w Wheeling kryły się ogródki piwne. Piwo było najpopularniejszym napitkiem, zwłaszcza podczas śpiewaczych festynów. Gdy w mieście odbywały się Sängerfest, Wheeling przekształcało się w niemiecką wersję Nowego Orleanu. Heili, heilo, słychać było na każdej ulicy. Niemcy dotarli tu po zrywach rewolucyjnych wiosny ludów w 1848 roku. Przeciwstawiali się niewolnictwu jako zwolennicy uczciwej, ciężkiej pracy. Miasto dzięki wzniesieniu potężnego mostu na rzece Ohio i doprowadzonej linii kolejowej stawało się ośrodkiem przemysłowym. Rozwijały się tu wielkie koncerny stalowe i nie tylko. Hoch wybrał właściwe miejsce na poszukiwanie nowej żony. Nie spodziewał się jednak przeciwnika w osobie pastora, który sprawił, że gdy 30 czerwca 1900 roku zwolniono go z więzienia w Chicago, trafił do aresztu w Wheeling. Z braku dowodów niestety powrócił na wolność. Nie można było przebadać okaleczonych szczątków jego żony Caroline. Morderca triumfował. Wyjechał do Argos w stanie Indiana, gdzie zdobył serce kolejnej wdowy. Mary Schultz uległa urokowi Alberta Buschberga, milionera, aptekarza z Chicago. Para szybko się pobrała. Buschberg, czyli Hoch, odebrał wypłatę z polisy zmarłego męża nowej żony. Zdołał namówić Mary i jej 15-letnią córkę Nettie do wyjazdu do Chicago, gdzie czekało je wspaniałe życie u jego boku. Nie dotarły na miejsce. Zniknęły obie, zapewne otrute i porzucone po drodze. Pod koniec 1901 roku Hoch odbył korespondencyjny kurs hipnozy prowadzony przez profesora z Jackson w Michigan. Uzyskał certyfikat absolwenta hipnotyzera. Wiedzę przetestował na następnej wdowie z Chicago, Mary Gerg. Ożenił się z nią, ale gdy chciał ją zahipnotyzować, by wykupiła polisę na dużą kwotę, Mary nie dała się nabrać.
Było już jednak za późno. Mąż skazał ją na śmierć, a przynajmniej tak mu się wydawało. Kiedy kobieta zachorowała, stanowczo nie chciała, by się nią zajmował. Postawiła mu warunek. Albo szybko wyzdrowieje, albo ona jedzie do szpitala. Aluzja była jasna. Hoch zniknął bez śladu. Mało to wdów na świecie, jak nie ta, to inna. Uwodził, przedstawiając się jako hrabia Otto von Kern z Bawarii. Przed niemiecką królową burleski Mabel Leichmann z Milwaukee udawał doktora Harta. Uciekł od niej w środku nocy, po tym jak nie udało mu się obezwładnić kobiety chloroformem. Do Chicago powrócił pod koniec listopada 1904 roku. 45-letnia Mary Walker odpowiedziała na jego ogłoszenie opublikowane na łamach Chicago Abendpost 3 grudnia. Pobrali się tydzień później. Kobieta sprzedała swój sklepik ze słodyczami za $75, które wraz z oszczędnościami całego życia w wysokości $350 przekazała Johanowi. Mężczyzna za przekazane pieniądze miał umeblować ich mieszkanie przy 6034 Union Avenue. Jego własny kapitał, jak twierdził, ugrzązł w inwestycjach. Nie mógł go niestety podjąć. Niemal natychmiast kobieta zaczęła chorować. Lekarz zdiagnozował zapalenie nerek, jak zawsze. Do konającej Mary przybyła z pomocą siostra, Emily Fisher, która zaoferowała odłożone $1000 na leczenie. Umierająca Mary zauważyła, że mąż zbyt wiele uwagi poświęcał Emily. W złości powiedziała do siostry: wkrótce umrę i wtedy będziesz go mogła mieć. Kobiety pokłóciły się. Emily wyszła z sypialni na piętrze, zeszła na parter, by przygotować sobie posłanie na kanapie w kuchni. Odwiedził ją tam Hoch. Przepraszał za zachowanie żony. Flirtował i zalecał się. Do rana byli najlepszymi przyjaciółmi na świecie. A nawet więcej niż przyjaciółmi. Rankiem Hoch poszedł po lekarza. Gdy obaj weszli do sypialni Marii, kobieta nie żyła. Udając rozpacz, Johan zapłakał gorzko przy Emily, która pocieszała go jak mogła, tudzież pocieszała go bardziej niż powinna. Zalany łzami mężczyzna wołał: teraz znów jestem wdowcem i całkiem sam na świecie. Wydałbym całą swoją fortunę, by uratować jej życie. Zauważcie, że Tilly miała mniej finezji. Wystarczyły prostsze zabiegi, by zdobyć kolejnego męża. Zdaje się, że mężczyźni są mniej skomplikowani. Wpadają w kobiece sidła bez hipnozy i podchodów. Wystarczyła dobra kuchnia. Na pogrzebie żony Hoch cały czas pozostawał u boku siostry zmarłej i nie rozstawał się z nią przez kolejne dni. Gdy poprosił ją o rękę, nie uwierzycie, przyjęła oświadczyny. Po 3 dniach od pogrzebu wzięli ślub. Planowali otworzyć hotel i zbić fortunę. Na razie Hoch wspomniał, że chętnie przyjąłby oferowane wcześniej $1000. Potrzebował ich na leczenie chorego 81-letniego ojca w Niemczech, który planował zostawić synowi majątek wart $15,000. Emily powierzyła mu $750. Tej samej nocy zostawił ją. Kobieta poszła na policję. Zgłosiła go jako złodzieja i oszusta. W związku z nowymi okolicznościami 22 stycznia 1905 roku dokonano ekshumacji ciała Marii. Rzecz jasna, nafaszerowane było arszenikiem. Policja zaczęła szukać Hocha. Rozpisywano się o nim w gazetach, dzięki temu na policję zgłaszały się wciąż żywe partnerki Hocha albo rodziny tych, które wyprawił na tamten świat. Wątków w śledztwie przybywało. Hoch ukrył się na Manhattanie w małym pensjonacie. Szczwany lis natychmiast zaczął uwodzić gospodynię, panią Kimmerle. Już po 20 minutach od wprowadzenia się do pensjonatu obierał ziemniaki na obiad. Następnego dnia oświadczył się, gdy Kimmerle zmywała naczynia po śniadaniu.
Widzicie tę scenę? Niby nieśmiały, kręcąc wąsa, podchodzi od tyłu do kobiety i z czułością w głosie wyznaje jej uczucie. Trafił jednak na twardą sztukę. Pani Kimmerle należała do 3 wdowich klubów i zamierzała przedstawić go swoim koleżankom, zanim podejmie decyzję o zamążpójściu. Szczęście przestało sprzyjać Johanowi. Rankiem, jadąc tramwajem do centrum miasta, niedoszła narzeczona spojrzała na gazetę, którą czytał mężczyzna naprzeciwko niej. Na pierwszej stronie New York American widniało zdjęcie sinobrodego, jej konkurenta do ręki. Kobieta nie czekała ani chwili. Udała się na policję. Jeszcze tego samego dnia wieczorem o godzinie 22 policjanci przybyli do pensjonatu i po cichu weszli do pokoju Hocha. Siedział spokojnie na krześle i palił cygaro. Nie stawiał oporu. W jego rzeczach znaleziono wydrążone, wieczne pióro zawierające biały proszek. Arszenik. Przesłuchiwany przez niemal całą dobę zaprzeczał wszystkiemu. Upierał się, że jest Henrym Bartelsem, pośrednikiem w handlu winami reńskimi. Dopiero kiedy doprowadzono jedną z jego ofiar i doszło do konfrontacji, musiał przyznać się do swojej tożsamości. Przywieziono go z Nowego Jorku do Chicago. Gazety szalały, był świetną pożywką dla prasy. Dziennikarzom mówił, cytuję: „Uwierzcie mi, wszystkie te kobiety wyszły za mnie nie dlatego, że mnie kochały, ale dlatego, że uważały, że jestem bogaty. Dały mi swoje pieniądze, bo myślały, że otrzymają w zamian większą sumę”. Wielebny Has cieszył się, że w końcu zatriumfowała sprawiedliwość. Duchowny, którego gazety ochrzciły Nemezis Hocha, uważał, że żadna kara nie będzie dla niego za surowa. Proces zaczął się 19 kwietnia 1905 roku. Gdy ostatnia żona, Emily Fisher, zobaczyła swojego męża, krzyknęła: „Ty stary wieprzu, masz moje $750. Mężczyzna nie odpowiedział jej, tylko uśmiechnął się pod wąsem. 23 czerwca 1905 roku skazano go na śmierć przez powieszenie. Cały czas utrzymywał, że jest niewinny. W dniu ogłoszenia wyroku pewna wielbicielka Hocha, Cora Wilson, przekazała mu pieniądze, by mógł odwołać się od wyroku do Sądu Najwyższego Illinois. Jakiż musiał być jego urok osobisty, magnetyzm, charyzma, choć udowodniono mu oszustwa, bigamię i morderstwa, wciąż lgnęły do niego kobiety. Apelacja Hocha została odrzucona. Wyrok podtrzymano. Wyznaczono dzień egzekucji na 25 sierpnia. Potem przesunięto go na październik. Ostatecznie egzekucja miała odbyć się zimą. Podczas oczekiwania na śmierć Hoch dostał kilka propozycji małżeństwa od poruszonych jego historią dam. Co jest takiego w nas kobietach, że lgniemy do drapieżników? Ted Bundy dostawał 200 listów dziennie od zauroczonych nim pań w czasie, gdy transmitowano w telewizji na żywo jego ostatni proces na Florydzie. 23 lutego 1906 roku Johann Otto Hoch, czy też Jakob Schmidt, został powieszony w więzieniu hrabstwa Cook. Szubienica stała w korytarzu między blokami cel więziennych, by inni więźniowie mogli oglądać egzekucję. Ostatnie słowa skazańca brzmiały: „Skończyłem z tym światem. Skończyłem ze wszystkimi”. W chwili śmierci miał około 51 lat. Spoczął w nieoznaczonym grobie w Elmwood. Tilly Klimek musiała znać jego historię. Kto wie, może ją natchnął. Przez lata pozostawał nieuchwytny i coraz bogatszy. Na koniec kilka ciekawostek. Szubienicę, na której zawisł Hoch oraz 40 innych skazańców, rozebrano w 1927 roku, gdy zaprzestano wieszania w hrabstwie Cook. Zastąpiono ją krzesłem elektrycznym.
Szubienica przeszła do prywatnej kolekcji w 1977 roku, sprzedana na aukcji przez władze stanu. Wpłynęła tylko jedna oferta od braci Mike'a i Randy'ego Donleyów. Wystawiono ją ponownie na sprzedaż w 2006 roku. Co ciekawe, do dziś wieszanie jako metoda egzekucji w stanie Illinois jest legalne, choć już się go nie wykonuje. W 1918 roku zaprzestano nauczania języka niemieckiego w szkołach miejskich w Wheeling. Wszystkie firmy usunęły słowo niemiecki ze swoich nazw. Niemieckie towarzystwa śpiewacze wymarły. Wheeling już nigdy więcej nie zeznało radości towarzyszącej Sängerfest, dopóki Biblioteka Publiczna Hrabstwa Ohio nie wznowiła tej tradycji w 2010 roku. W 1955 roku w ostatnim domu wynajmowanym w Chicago przez Hocha znaleziono ludzkie kości. Szczątków nie udało się zidentyfikować. Zostawiam Was dziś z nauką. Najpierw od samego Hocha. Przed egzekucją udzielił wywiadu dziennikarzowi Chicago Sun. Zdradził mu kilka sposobów na zdobycie kobiety. Oto one. 9 na 10 kobiet można zdobyć pochlebstwem. Nigdy nie pozwól kobiecie poznać jej własnych wad. Zawsze zostawiaj ją niezaspokojoną. Kiedy okazujesz miłość, bądź żarliwy i poważny. Każdy mężczyzna może oszukać każdą kobietę, jeśli tylko pozwoli jej pozornie działać po swojemu. Ponadto często posługiwał się słodkimi zwrotami, na przykład: gdybyś tylko czuła do mnie to, co ja czuję, byłbym szczęśliwy. Gdybyś mogła poślubić moje serce na resztę naszych dni, byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Drogie panie, czy te słowa was przekonują? Czy znajomość Hocha, kobiecej natury, dziś by się sprawdziła? Czy naprawdę zmieniłyśmy się tak bardzo przez ostatnie 100 lat? I jeszcze krótka uwaga do panów. Nigdy nie bądźcie pewni, że droga do waszego serca wiedzie przez żołądek. Czasem jest to tylko droga do waszego portfela. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości.